widzowie, to jest kolejny dzień! O, w tej mojej kanciapie! O, już mi się spać zasiało faktycznie. Dobra, widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy oczywiście, no gdzie możemy być? No, jesteśmy tu zamknięci dalej w tym miejscu. Co ty tu robisz, wariacie? Czy ty chcesz wyrwać kulkę i ty chcesz po prostu zniknąć? No, czemu ty jesteś... O, widzę, że sadzonki mi tu pospadały. Dobra, musimy rozbudować dzisiaj, widzowie, to miejsce jakoś, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby jednak w miejscu, w którym się żyje, było dobrze. Żeby nie było po prostu dobrze. Żeby było bardzo dobrze, nawet by trzeba było rzec. Bo póki co, naprawdę to miejsce wygląda całkiem dobrze i mamy naprawdę fajną tą naszą kanciapę, ale... Ale to nie wszystko, to nie jest najważniejsze. Ponieważ mamy tam jakiś statek do splądrowania. Tam widzę, że jest kolejny statek do splądrowania. I gdzieś tutaj jeszcze coś widziałem. Czekajcie, tam był chyba jeszcze jeden statek do splądrowania, jak dobrze pamiętam. Więc tutaj jest troszkę rzeczy. A z tej strony, jak tak się rozglądałem, to chyba nic nie było, no. Nic z tej strony nie ma. Tam jest jakieś coś, tam dosyć płytko. Tam też nic nie ma. No, może było ten las widzieć, chociaż w tym lesie raczej nic nie będzie. No i tak mi się wydaje, że to jest tyle, jeśli chodzi o jakieś smaczki, które tutaj możemy spotkać. No po prostu nic tutaj nie ma, mamy tylko te dwa statki do splądrowania, ale warto jest to chyba zrobić, bo nigdy nie wiadomo, co tam się kryje i czy nie ma tam czegoś... O, tam jest jeszcze jeden statek do splądrowania, tak właśnie coś czułem, że jeszcze gdzieś widziałem. Dobra, więc mamy tam statek do splądrowania, mamy tam te dwa. Dobra, zacznijmy od tych dwóch może po prostu, zobaczmy, co tam się kryje i będziemy mieli wtedy, że tak powiem, jasną sprawę może najpierw tamten statek ogarnijmy. Dobra, lecę tam, uwaga. Dobra, mamy rytrę założoną, już myślałem, że nie mam, ja tak po prostu lecę sobie w dół na misję samobójczą. Dobra, super, i teraz tak, o nie, ja nie wiem, czy ja tu w ogóle cokolwiek znajdę w tym statku i nie wiem, czy w ogóle tu jakakolwiek skrzynka będzie. Ale chyba powinna być, dobra, rozwalamy to. Dobra, tu gdzieś coś musi być, czekajcie, wejdę tu. Dobra, tu już mamy powietrze, elegancko mamy skrzynkę. Mamy żelazo, dobra, to nam się przyda. Mamy fajnie, to jest git. I mamy płotkę z expem, więc to też jest spoko. Weźmy sobie ją w takim razie, już od razu ją zabrałem, bo w sumie bez sensu ją trzymać. Dobra, i teraz tak, musimy przejść w tamtą stronę. Czyli teraz tu. I teraz czy ja się tu dostanę do czegoś fajnego? Halo, czy tu gdzieś będzie jakaś skrzynka, która powinna być w tym jakże przecudownym statku? Halo? Halo, czy tu są jakieś skrzynki? Okej, tu widzę, że jest jakieś... Oła, dobra, ja tu zaraz zginę, co tu się wyprawia? Dobra, czekajcie, zobaczmy... Zobaczmy tak... O! Tu w ogóle, tu jest tyle... Jaka baza mocna! Co jest? Ej, ale elegancka baza, nie? Mega mi się podoba. Dobra, mamy tutaj trochę... Czekajcie, czy ja nie mam żadnych pochodni ze sobą? Jest tu totalnie ciemno. Jest tu mega ciemno, więc zróbmy sobie tak... Weźmy, dajmy sobie jedno to, zróbmy z tego patyki. Dobra, tak. Teraz, uwaga, musimy dać to. Bierzemy pochodnie. Dajemy tak i to wywalamy. Dobra, o, jest skrzynka, dobra. No ale... Mending! Czy ja mam ze sobą... Nie mam żadnej zbroi. Bierzemy te buty w takim razie, mogą się nam przydać. Dobra, to zabieramy również. Dobra, jest git, tu. Czyli stwierdziliśmy... Czekajcie, znalazłem dwie skrzynki, a chyba tych skrzynek powinno być troszkę więcej, tak mi się wydaje. Albo może nie, może... Może niekoniecznie tych skrzynek ma być więcej. Może mi się tylko... Czekajcie, bo ja tu nie jestem w stanie... No, proszę. Ja nie jestem w stanie stąd wypłynąć. Dobra, muszę rozwalić ten blok. Dobra, teraz wypłynę. Okej, i teraz tak, czy tutaj jest coś... Dobra, to zwiedziliśmy. Tutaj chyba żadnej skrzynki nie będzie, tak mi się wydaje. Dobra, wypływaj stąd, wypływaj. Zobaczyliśmy dwie najlepsze skrzynki tak naprawdę. Wiem, że jeszcze jedna skrzynka gdzieś chyba mogła być, ale to już nie ma znaczenia, bo to już naprawdę nie są ważne skrzynki dla nas. Dobra, odłóżmy to, tego nie potrzebujemy, to nam się może przydać. Strzała nam się może przydać, dobra, tamtego piaskowca tylko nie chciałem. Zobaczmy sobie ziemniaki, żebyśmy coś mogli sobie zjeść. Dobra, elegancko, nie zabrałem shulker boxa, więc ja tak naprawdę mam bardzo niewiele miejsca w tym momencie. Tam jest ten kolejny statek, dobra, musimy do niego lecieć. Ten nie był... O, tam są jeszcze statki. A tam jest coś jeszcze ukryte. Dobra, to są rzeczy, które możemy zwiedzić dzisiaj tak naprawdę. Dobra, lecimy tutaj. Zobaczmy te wszystkie rzeczy, bo tam mogą być rzeczy, które nam się przydadzą do tego, żeby przeżyć jakkolwiek na poziomie tak po prostu, nie? Zobaczmy, czy tutaj jest skrzynka. Dobra, znowu żelazo, elegancko, to nam się przyda. Emeraldy nam się mogą przydać i to nam się może przydać, dobra. No i tu chyba nic więcej nie będzie, żadnej skrzynki następnej, chociaż może być jeszcze tutaj... ta na dole, tak naprawdę, więc czekajcie, zobaczmy jeszcze tą, czy tutaj gdzieś coś będzie. Bo tu jest skrzynka i tu gdzieś, jak dobrze myślę, to tu gdzieś jeszcze powinna być jedna. Jeżeli faktycznie dobrze myślę. Ale niekoniecznie muszę dobrze myśleć. Dobra, rozwalmy ten piasek całkowicie. Nie, chyba tu nic nie będzie.
Chyba to będzie po prostu tyle. Tak mi się wydaje. Dobra, no dobra, to jest tyle, dobra. Tutaj nic więcej nie znajdziemy. To jest, że tak powiem, ograbione. Dobra, polećmy na górę szybko. Odłóżmy sobie rzeczy, bo ja mam tego strasznie dużo. I totalnie niepotrzebnie mam wrażenie, że ja mam tyle rzeczy. Dobra, mamy naprawdę niezłą kampę na tej naszej górze. Odłóżmy sobie też amunicję, ale amunicję bym odłożył do shulkerboxa jednak mimo wszystko. Zróbmy tak. Odłóżmy to w ten sposób, żeby mieć tutaj pod ręką. Wydaje mi się, że jeden stack, jak tego będę miał przy sobie, to mi wystarczy w zupełności. Odłóżmy to. Takie. O nie, ziemniaki potrzebuję. Odłóżmy to, odłóżmy te książki, odłóżmy zielone do shulkerboxa. Do shulkerboxa zamiast takich rzeczy. Dobra, pyk, tu mamy to, dobra, to możemy odłożyć tu. Fajerwerki na razie też mogę odłożyć tu. Emeraldy odłóżmy tu, bo mamy je też tutaj. Dobra, to odkładamy. Walkie-talkie sobie zostawmy, jakby Dave się odezwał. Dobra, mamy tak, jesteśmy przygotowani. Dobra, elegancko i możemy znowu schodzić na dół. Dobra, idzie. A, fajerwerki mam, dobra. Mam fajerwerki, tyle mi wystarczy. I lecimy teraz tak. To zwiedziliśmy. Tam jest jedno, dobra, tam to trzeba zobaczyć. I tam to trzeba zobaczyć. Tam mogą być jakieś fajne, że tak powiem, gadżety. Więc zejdźmy tutaj na dół i zobaczymy, że tutaj coś nam się trafi. Dobra, uwaga, ten statek jest w ogóle przewrócony. Ale fajnie to wygląda nawet. Dobra, mamy jedną skrzynkę. Mamy buty, weźmy sobie je, bo ja miałem jakieś buty, ale nie wiem, czy aż tak dobre. Mamy skarb, okej, jest szansa na skarb. To jest w sumie fajnie, możemy sobie ogarnąć skarbik, czemu nie? Dobra, i zobaczmy tu tą skrzynkę. Diament, naprawdę dobry loot, naprawdę, dobra, lecimy tu, bierzmy tą fajerwerki i teraz tak. Czy ja stąd wylecę w ten sposób? Dobra, czekajcie, ja muszę wystartować z tego miejsca. Bo chyba tak nie wystartuję. Dobra, tu. Teraz tak, czy tu coś tam? Zwiedźmy to jeszcze. Zobaczmy, czy tu jakaś skrzynka będzie. Powinna być, tak mi się wydaje. I też tutaj mogą być te chłopy z widłami. Ale mam nadzieję, że ich nie będzie. Dobra, tu. Mamy mapę. Jestem pewien, że to będzie ta sama mapa, która była... jakby, że mamy dwie te same mapy, tak mi się wydaje. Zabierzmy sobie tą rękę, dobra. Dobra. I teraz tak. O, nie. O, udało mi się polecieć, dobra. I teraz tak. Czy ja dobrze lecę w tą stronę? Nie. Dobrze. To w tą stronę. Dobra, to w tą. Czy ja dobrze lecę? Nie, powinienem chyba w tamtą stronę lecieć. Ojej, już nie wiem nawet, którą stronę to jest. Ale chyba dobrze lecę teraz, tak mi się wydaje. Czy to są te dwie te same mapy? Dokładnie te dwie te same, dobra. I tu jest dziś skarb. Odłóżmy tą jedną mapę, ona jest nam niepotrzebna. Ta druga też już zaraz nam nie będzie potrzebna. Znajdźmy ten skarb. On będzie dokładnie, uwaga, już wam mówię. On będzie dokładnie. Jesteśmy tu. Czyli będzie. Dobra, dokładnie w tym miejscu. Tak, mamy skrzynkę. Dobra, bierzemy to. Nie wiem, miecz mi niepotrzebny. Miecza nie potrzebuję zdecydowanie. Dobra, zamurujmy to. Dobra, i teraz tak. Mamy splątrowane to. Mapy nie potrzebujemy. Tych roślin nie potrzebujemy. I teraz po drugiej stronie jeszcze było coś. Zobaczmy, jakie buty mamy. Mending, a tu mamy protection. Dobra, protection nam się bardziej przyda niż mending. A jak nam się zlicza protection, to wtedy weźmiemy sobie mending. Ale jeszcze tutaj był jeden statek. Dobra, zobaczmy go. Gdzie jest ten statek? Tu jest coś, ale to są znowu te ruiny. Ale gdzieś tu był statek. A gdzie jest ten statek, który ja tu widziałem? Dobra, tu. Okej, lądujemy tu. Tu będzie żelazo też, na pewno. Dobra, bierzemy to. Jest żelazo, są emeraldy. Dobra, bardzo dobry loot, bardzo dobry lucik. Dobra. I teraz jeszcze zejdźmy tu. Tu są drzwi. Dobra, elegancko. I tu będzie mapa. Dobra, i to będzie dokładnie ta sama mapa, która tam była, coś tak czuję. Inna mapa. Dobra, możemy zdobyć ten skarb w takim razie. Zabierzmy to, zabierzmy książki, mogą nam się przydać. Dobra, zwiedzimy jeszcze raz, jeszcze tą jedną mapę ogarniemy. Dobra, weźmy tą mapę tu do ręki. Teraz tak, w którą stronę ja muszę lecieć? Muszę lecieć na NE. Czyli NE, czyli w tamtą stronę musimy lecieć. Dobra, ciekawe gdzie to... O, dobra, jesteśmy blisko. Dobra, jeżeli dobrze... Dobra, czyli to będzie tutaj. Dobra, to jest tu, na krawędzi. Dobra, i zobaczmy tutaj, czy tutaj, co tutaj się kryje. Zobaczmy, 9 na 9. Pyk. Dobra, tu. Dobra, i... Dobra, to jest dokładnie w tym miejscu. Dobra, mamy skrzynkę. Jest kolejna skrzynka, mamy złoto. Mamy TNT. Oddychanie pod wodą może nam się przydać. Serce oceanu nam się nie przyda. Serce oceanu jest totalnie bez sensu. Dobra, mamy, ograbiliśmy to. Ej, dobra, jesteśmy mega ustawieni. Dobra, mamy teraz naprawdę bardzo fajny loot. Możemy wracać z powrotem do naszej bazy. Dobra, widzowie, wróciłem na chatę. Odkładam nasz super lucik. Ej, patrzcie, ja zdobyłem tyle rzeczy fajnych, nie? Mam diamenta, co prawda jeden diament mi się nie przyda. Witaj, Simpson!
Co ty tu robisz? Czy myślałeś, że się przede mną ukryjesz? Nie, 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 proszę, nie robi krzywdy, nie robi krzywdy, nie robi krzywdy. Nie, nie, ty strzelasz, nie robi krzywdy. Pożałujesz, pożałujesz wszystkiego. Ja wiem, ja przepraszam, ja nie chciałem tych broni kraść, nie? To jakby ja oddam. Nie, proszę, nie strzelaj z tego, błagam. Nie chciałeś? Błagam, nie, to naprawdę, to tak wyszło przypadkowo. Przypadkowo? Tak, proszę, nie strzelaj do mnie. Żałosny jesteś, nie chcę ciebie słuchać. Żałosny jesteś, proszę, wiesz co? Proszę, nie rób mi krzywdy. Pójdziesz ze mną, zabieram cię stąd. Nie, to niby, co, ty będziesz taki wielki złoczyńca, ale... jak ty, który ukradł parę broni. Z tym myślałem, że ja, co? A mogę tu zostać? Ja nie muszę wracać na Palianowo, ale proszę, nie rób mi krzywdy. Pozwól mi tu zostać. Człowieku, weź ty w ogóle, nie wydurniaj się, jesteś taki żałosny. Czy ty myślałeś, że... Co, kim ty jesteś? Myślałeś, że jesteś bardziej zły niż ja, tak? Nie, w ogóle tak nie myślałem. Dobra, żałosny jesteś, dobra. Wiesz co, pójdziemy wracamy na Palianowo. Idziemy stąd. No, więc dobra, odkładaj itemy i dawaj lecimy na Palianowo. Jak odkładaj itemy? Mam tu zostawić wszystko? Masz jakieś brudne buty, jakieś skrzydła i nie wiadomo co. Chodź, idziemy na Palianowo. Gdzieś tam w tym kierunku chyba jest. Dobra, czyli ja mam wszystko tutaj zostawić, tak? No tak, wszystko. Ja w ogóle nie myślałem, że ty tak daleko uciekniesz. Ja szczerze myślałem, że ty jesteś, no nie wiem, mniej rozgarnięty, ale szczerze w sumie tak sobie myślę, że nawet to wiesz. To... Dobra, jak na takiego bombika jak ty, to taki czyn, to nawet powiem ci, że nawet zły był. Nawet zły, nie? Tak, dobra, odłożyłem wszystko, no. Ale proszę, nie robi krzywdy, dobra. Błagam. Na dół, szybko. Nie, no to jest najgorszy dzień w moim życiu. Szybciej!